Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji szykuje zmiany w leszczyńskim ruchu drogowym. Zmienia się organizacja ruchu na do tej pory jednokierunkowym fragmencie ulicy Niepodległości, od Ronda Solidarności do Ronda imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Od poniedziałku 25 września zostanie tam wprowadzony ruch dwukierunkowy, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz parkowania wzdłuż chodnika. Zmiany wynikają z uruchomienia parkingu u zbiegu ulic Studziennej i Niepodległości.